Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kolejna część naszej serii Amoris Laetitia w naszym życiu. Najpierw, jak zwykle, fragment z adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka. Sakrament małżeństwa nie jest umową społeczną, pustym rytuałem lub jedynie zewnętrznym znakiem zaręczyn. Sakrament jest darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków, ponieważ poprzez sakramentalny znak ich wzajemna przynależność jest rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła. Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na krzyżu. Wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament. Małżeństwo jest powołaniem, gdyż jest odpowiedzią na specyficzne wezwanie do przeżywania miłości małżeńskiej jako niedoskonałego znaku miłości między Chrystusem a Kościołem. W związku z tym decyzja o zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny powinna być owocem rozeznania powołania. Wierzę, możliwe jest podjęcie dóbr małżeństwa jako zobowiązania łatwiejszego do uniesienia dzięki pomocy łaski sakramentu. Dlatego spojrzenie Kościoła kieruje się na małżonków jako na serce całej rodziny, która także kieruje swoje spojrzenie ku Jezusowi. Sakrament nie jest czymś lub jakimś przymusem, ponieważ w rzeczywistości sam Chrystus przez sakrament małżeństwa pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem, który nie tylko wskazuje, jak bardzo Chrystus umiłował Kościół w przymierzu przypieczętowanym na krzyżu, ale uobecnia tę miłość w komunii małżonków. Poprzez łączenie ich w jedno ciało reprezentuje ono zaślubiny Syna Bożego z naturą ludzką. Dlatego w radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty godów baranka. Chociaż analogia pomiędzy parami mąż-żona oraz Chrystus-Kościół jest analogią niedoskonałą, to zachęca ona, by błagać Boga, aby wlał swoją własną miłość w ograniczenia relacji małżeńskich. Posłuchajmy dzisiaj świadectwa Eli i Mariana. Jesteśmy małżeństwem od 30 lat. Mamy trójkę dorosłych już dzieci. Składając sobie przy ołtarzu przyrzeczenia, chcieliśmy budować rodzinę na bliskiej relacji z Bogiem i między sobą. Planowaliśmy wspólne modlitwy, udział w Eucharystii. Przez pewien czas nawet to się udawało. Niestety, kiedy przybywało obowiązków, pojawiły się poważne problemy ze zdrowiem jednego z nas, wspólne plany poszły w zapomnienie. Zabieganie o sprawy materialne, praca, zamartwianie się, obawy, lęki o przyszłość to była nasza codzienność. Zaczęliśmy oddalać się od siebie. Mniej było wspólnej modlitwy, wspólnych rozmów. Pojawiało się coraz więcej nieprzegadanych spraw, różnic. Żyliśmy razem, ale jakby obok siebie. Każdy z nas miał swoją wizję naszej rodziny. Było dużo nieporozumień, konfliktów. 6 lat temu oboje zdecydowaliśmy, że weźmiemy udział w seminarium odnowy wiary. Był to niesamowity czas, czas rewolucji w naszym życiu. Rozważanie Słowa Bożego, dzielenie się tym, czego doświadczyliśmy na spotkaniach. Długie rozmowy odkrywały przed nami przestrzenie, do których chcemy zaprosić Jezusa. Nie było łatwo, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Krok po kroku, dzięki łasce Bożej, na nowo budowaliśmy wzajemne relacje. Oddaliśmy Jezusowi wszystkie przestrzenie naszego małżeńskiego życia, finanse, zdrowie, pracę, przyszłość naszych dzieci. Jezus uzdrawiał, przemieniał, zabierał lęk. To On jest naszym Panem. Każdego dnia spotykamy Go w Eucharystii, Słowie Bożym, na modlitwie. Nie ubyło nam problemów, trudnych sytuacji,
ale przeżywamy je z Jezusem. Jemu je oddajemy. Ufamy, że On ma plan wobec naszego życia. Codziennie doświadczamy Jego miłości, opieki i troski. Dostrzegamy Jego działanie każdego dnia. Jeśli chcecie doświadczyć pokoju i radości, jaką daje Jezus Chrystus, otwórzcie przed Nim swoje serca. Zaproście Go do swojego małżeństwa, a On będzie was prowadził i obdarzał swymi łaskami. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, a ja zapraszam wszystkich na kolejny odcinek naszej serii Amoris Laetitia w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.